Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Hmm. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kurs Trilingu Fundamenty. Pamiętajcie, żeby otrzymać dostęp do poprzednich nagrań, mieć to wszystko w jednym miejscu. Kliknijcie po prostu w link poniżej, na następnie kliknijcie wyślij mi dostęp na adres e-mail, zostawcie swoje imię, podajcie adres e-mail i wtedy po prostu otrzymacie dostęp na tego maila gdzie wszystkie te lekcje, o których mówiłem wcześniej, będziecie mieć dostępne jedna pod, drugie, pod drugą, i nie będziecie po prostu musieli ich szukać i wszystko krok po kroku będziecie mogli sobie odtworzyć, co na pewno ułatwi proces nauki. Słuchajcie, kochani, czas na kolejną lekcję. Wczorajszy odcinek o wykresie świecowym, o podstawach, i również o stop -losie z serii kurs, z kurs treningu Fundamenty, był to już czwarty odcinek. Naprawdę przyjęliście go z wielką aprobatą, bardzo dużo było pozytywnych komentarzy, bardzo Wam za to po prostu dziękuję, więc dzisiaj czas pójść nieco dalej. We wczorajszym nagraniu omawialiśmy właśnie świece cenowe i... Podstawę związane z samym wykresem. A dzisiaj chcę Wam przybliżyć temat dźwigni na bazie pozycji, które sam otwierałem, i również temat stop losa, jak on w praktyce działa. Chcę wam po prostu to pokazać na moim rachunku. W takim razie pamiętajcie, kochani, o tym, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną, a ja już zaczynam. Wejdźmy w takim razie na moje konto handlowe. Jesteśmy już tutaj na moim koncie handlowym. Przykładowo teraz tak. Te wszystkie oznaczenia na rynku, które tutaj widzicie, nie zwracajcie na nie uwagi. Dobrze? To wszystko, co tutaj widzicie, są to pierwsze oznaczenia pozycji. Od rana było troszeczkę pozycji stratnych, później były pozycje zyskowne, które wyciągnęły cały ten dzień na naprawdę ciekawy zysk, zaraz będę to omawiał. Te tutaj poziomy nie zwracajcie na nie uwagę, są to poziomy wynikające właśnie z siatki poziomu, czyli mamy oznaczone korekty, ich maksymalne zasięgi, czy również tendencje, ale dziś chcę się skupić na tym, jak w ogóle działa sama dźwignia oraz pozycja stop loss w praktyce, na przykładzie pozycji, które sam otwierałem. Jak wiecie, wczoraj mówiliśmy o dźwigni i o stop lossie. W, duży, w dużym przypomnieniu teraz. Dźwignia pomaga nam zwiększać możliwości naszego kapitału, czyli załóżmy... Mając przykładowo 1000 dolarów na rachunku, mając dostęp do dźwigni np. 1 do 10, możemy tym 1000 dolarów handlować, jakbyśmy mieli 10 tysięcy dolarów. I uwaga, jeżeli nie zadbamy o pozycję stop-loss, która nam ogranicza straty, to większa dźwignia będzie zwiększała możliwe straty. Ale po to mamy stop-lossa, żeby te straty zminimalizować, żeby je z góry już założyć. Jak to wygląda w praktyce? Już Wam pokazuję. Przybliżmy sobie troszeczkę tutaj wykres. <laughs> Przybliżmy sobie tutaj wykres. To ja mam pozycję z dnia dzisiejszego. Może wejdźmy sobie na czysty wykres. To jest spójrzcie na tą pozycję stratną. Pozycje stratnych najbardziej też się zdarzają, ale najważniejsze jest to, żeby bilans przykładowo po całym dniu był przykładowo tutaj zyskowny, jak widzicie na samym końcu, gdzie z dnia dzisiejszego, tutaj załóżmy widzicie, jaki jest wynik z przykładowego rachunku. Dobra, cofnijmy się i zwróćcie uwagę. Tutaj była pozycja na minusie. To jest oczywiście pozycja bardzo duża, ponieważ jest to warto, pozycja o wartości trzech lotów na rynku przykładowym DAX, tak? czyli DE 30 eur bądź German 30, różnie ten rynek nazywamy. Zwróćcie tutaj uwagę, w tym miejscu tutaj była otwarta pozycja na wzrosty, czyli zakładałem, że tutaj od tego miejsca cena po prostu będzie Wzrastać, tak? To, której była pozycja z e, dzisiaj, już Wam mówię dokładnie z której godziny, tylko, tylko której oznacza, że to była pozycja na wzrosty. Była ta pozycja z godziny 11.39. Ta pozycja była otwarta tutaj, i zwróćcie uwagę na to, że spójrzcie że do tej pozycji, którą tutaj otworzyłem w tym miejscu, gdzie tutaj jest ta strzałka, ustaliłem, że nie mogę na niej stracić więcej niż. 258 zł, tak? Czyli uważałem, że cena może wzrosnąć. Cena w tym miejscu nie wzrosła, ale co z tego, że ta cena nie wzrosła? Nie jest to dla mnie nic negatywnego, ponieważ wartość stop lossa już dawno policzyłem i w tym miejscu ustaliłem, że może to być maksymalnie minus 250, okolice, tak, minus 250, 260 zł. I zwróćcie uwagę, cena nie wzrosła. Czyli ja nie zacząłem zarabiać, tylko zacząłem w tym momencie tracić, ale w tym miejscu, które widzicie, cena, gdy dotarła do tego poziomu cenowego, automatycznie zamknęło mi pozycję na stop losie na minus 258 zł. Tak? W tym tutaj dokładnie miejscu, czyli stop los ograniczył mi ryzyko do tej wartości, którą już wcześniej sam ja ja Ustaliłem i okej, okay, była pozycja stratna, ale jeżeli ja z góry to ustalam, to czy jest to coś złego? No oczywiście, że nie, ponieważ jest to skalkulowane ryzyko, które przed wejściem w pozycję ty ustalasz. I przykładowo w tym miejscu zakładałem, że będą wzrosty. Cena nie wzrosła, coś złego się dzieje? Nie, bo wiem, że maksymalnie mogę stracić tyle, ile sam wcześniej ustaliłem. Cena do tego miejsca spadła. Ok, minus 258 zł, dobra. Niezrealizowana pozycja, normalna rzecz, ale potem trzeba tutaj zwrócić uwagę, kolejna pozycja 11.40 była otwarta, tak, gdzie stop loss do tej pozycji był tutaj nieco dalej, z racji również przewag rynkowych, pójdźmy jeszcze dalej, kolejna pozycja, tak, kolejna pozycja była otwarta tutaj na wzrosty z krótkim stop lossem i spójrz, że tutaj mieliśmy tak, tą pozycję na wzrosty, jedną zamkniętą na stoplosie, druga została z nieco oddalonym tutaj lossem. Tutaj mieliśmy to poniżej ważnego poziomu cenowego. Tutaj poczekajcie, czy mi się uda to. Czy mi tutaj uda się teraz. To jest zaraz zetnę. 11:38. Na pewno mi się uda. Dajcie mi chwilkę. 11:38. O, dokładnie. O, w tym miejscu mieliśmy tutaj pozycję. 12.38, ok, tak, tutaj ta pozycja, o, ten stop loss z tej, sekundka, o, z tej pozycji był ustalony pod tym poziomem, ponieważ był to ważny poziom, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, którą wspólnie handlowaliśmy z forumowiczami, tak, ten drugi tutaj był stop lossem bardzo lokalnym, czyli po prostu tą pozycję mi wcześniejszą zamknęło na stracie. OK. Kolejna pozycja, jak widzicie, kolejna pozycja na wzrosty, stop loss był w tym miejscu. Cena nie dotarła do tego miejsca, więc nie było pozycji stratnej. Kolejna pozycja na wzrosty była tutaj otworzona. Stop loss bardzo blisko pozycji, czyli bardzo e, zminimalizowana, mo, zminimalizowana możliwa strata w tym miejscu. Tutaj zwróćcie uwagę, OK, było minus 200, minus 258. Później mieliśmy plus 227 z tej pozycji. <klimy> Plus 625 z tej pozycji, tak i zamknąłem je dwie w tym samym miejscu. I zwróćcie też uwagę, że to była pozycja na interwale jednominutowym, tak? Czyli ta pozycja od tego miejsca 11.40 do 13.30, ta, ta, ta pozycja, tutaj trwała prawie dwie godziny, ze zbioru około 800 zł. Potem tutaj były jeszcze kolejne pozycje, których możecie zobaczyć. Kolejne tutaj były jeszcze pozycje na ruchy, kolejne wzrostowe dołożone dzisiaj. Ok, tak. I tutaj zwróćcie też uwagę, gdy ten ruch wzrostowy się rozpoczął, to jeszcze tutaj jedną pozycję na wzrosty dołożyłem i stop loss był bardzo blisko, aby tą stratę ograniczyć. Tak, oczywiście teraz mówię w ogromnym, w ogromnym, ogromnym skrócie, ponieważ nie omawiam przykładowo przewag rynkowy w oparciu o które wchodzimy w pozycję, i tak dalej tylko pokazuję wam najprostszym sposobem jak te pozycje Stop Loss mogą nam ograniczyć ryzyko bo to my od początku ustalamy to ryzyko tak, tak jak widzieliście wcześniej o to jeszcze była jakaś pozycja mała stratna po drodze o której była pozycja na wzrosty o której był ruch yy, spadkowy tak zamknąłem tutaj tą pozycję na stracie okej okay, pozycje stratne jak najbardziej są ale jest to mniejszość jeżeli chodzi o wartość w, w ciągu, jeżeli chodzi o bilans, w ciągu całego dnia, bo jak tutaj widzicie, zysk jest na plus, mimo tutaj tych wcześniejszych pozycji stratnych, tak, które, które wcześniej Wam tutaj też pokazałem. To też jest bardzo ważne i co jest ważne, zwróćcie też uwagę na to, że jeżeli do każdej otwieranej pozycji już na starcie założysz maksymalne możliwe ryzyko, to ty nie stracisz więcej niż sam założyłeś. Czy jest to komfortowe? No oczywiście, że tak. Oczywiście, jak wiecie, to nie wygląda tak, że stop lossa sobie ustawiamy, gdzie chcemy, jak chcemy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie go dokładnie ustawić. W moim przypadku oczywiście w dużym skrócie wygląda to tak, że stop lossa ustawiam w miejscu, w którym po prostu mamy negację danego scenariusza. Czyli o co chodzi jeszcze prościej? Jeżeli przykładowo ja uważam, że wchodzę na, na pozycję na wzrosty, uważam, że cena może wzrastać, to ustalam tego stop lossa do tej pozycji na wzrosty w miejscu, w którym może być negacja tego scenariusza, czyli jeżeli cena mi dotrze do tego miejsca, to w tym miejscu mają po prostu być wybite przez cenę elementy, które pokazały mi, że mogą być ruchy wzrostowe, tak? Czyli uważam, że mogą być wzrosty, bo to, to i to to stop loss ustawiam w tym miejscu, kiedy to, te wszystkie elementy zostaną po prostu wybite przez cenę. To jest przykład z dzisiejszego dnia. Nie ukrywam, że dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo, bardzo trudnym dniem do handlu. Inaczej nie cały dzień, tylko tutaj ten, ten etap na DAX-ie. No, był to jeden z dni trudniejszych, ale też często są takie bardzo, można powiedzieć, że dni proste do handlu. Zresztą, zerknijmy sobie tutaj. OK, tutaj wybaczcie, że jest tyle oznaczeń. A po prostu jest to wykres mój roboczy, na którym jeszcze musiałem znaleźć kilka oznaczeń, ponieważ też to udostępniałem dla moich forumowiczów. To jest zwróćcie uwagę przykładowo na inny dzień, z akurat 2 czerwiec. I również tutaj mamy dalej 2 czerwiec. I spójrzcie tutaj, że w ciągu całego tego dnia, tutaj widzicie, gdzie były otwierane pozycje. Tutaj były pozycje wzrostowo otwierane, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, tak? Na wzrosty te były ustawione pozycje, były zamknięte tutaj wszystkie w jednym miejscu, tak? Zyskowne. To były kolejne pozycje na wzrosty, zamknięte w zysku tutaj w tym miejscu, tak? I jedna stratna była tylko tutaj, w ciągu całego dnia. I zwróćcie uwagę na też tą różnicę, że ciągu, mogą być dni, w których będzie handel, można powiedzieć, że oczywiście w dużym skrócie, bardzo prosty, a czasem będą te dni bardziej wymagające, ale jak widzicie też po rachunku z dzisiaj, nie jest to też żaden problem, jeżeli oczywiście ustawiamy stoplosa. I co ważne, spójrzcie, jak ważny jest ten stoplos. Mimo tego, że jak wiecie, to, co ja wrzucam publicznie, ma dosyć wysoką skuteczność, to, co jest na zamkniętym forum, ma jeszcze wyższą, i mimo tego, że jest ta wysoka skuteczność, to my szanujemy rynek, respektujemy to, że na rynku obowiązuje bardzo duży kapitał, który tym rynkiem steruje, i mimo tego, że za nim podążamy, to do każdej możliwej pojedynczej pozycji, jak widzicie tutaj, te czerwone kreski, to ustawiamy pozycję stop loss, żeby nie stracić więcej niż po prostu możemy sobie na to pozwolić. Widzicie, była pozycja na wzrosty, na wzrosty, na wzrosty, na wzrosty. Tak? I stop loss był ustawiony tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. Czyli jeżeli cena by spadła do tego miejsca, to tą pozycję by automatycznie zamknęło mi w stracie. Na którą sam wcześniej można powiedzieć, że wyraziłem zgodę, po prostu ustawiając tego stoplosa i nie stracę ani centa więcej. To jest bardzo ważne. Do każdej pozycji ustawiam policzonego stoplosa, czyli stoplosa, który jest odpowiedni do mojego kapitału, stoplosa, który jest w miejscu, w którym następuje negacja danego scenariusza. W dużym oczywiście skrócie, to widzicie ten poziom? Znalezienie się ceny pod tym poziomem oznaczałoby, że. Tutaj ten wzrost może być zanegowany, może zostać, nazwijmy to, anulowany. Tak oczywiście bardzo dużym skrócie, więc stop loss do tego właśnie był w tym miejscu, ale cena wzrosła, zamknąłem pozycję, tak, i tutaj był zaksięgowany ten, ten zysk. I co jest jeszcze bardzo ważne, to wcześniej, do każdej pozycji ustawiamy pozycję stop loss, bo nie wiesz... Czy ta pozycja będzie zyskowna czy stratna? Możesz po prostu mieć do tego statystykę i załóżmy, jeżeli statystycznie wychodzi Ci, że na przykład w 80% masz zyskowne pozycje, no to w 20% masz te pozycje stratne, tak? Więc do tego musisz mieć zawsze ustawionego stop lossa, żeby po pierwsze spać spokojnie, po drugie nie emocjonować się tym, że masz załóżmy zbyt dużą pozycję i nie wiesz, ile na niej stracisz. Jeżeli będzie oczywiście ona niezrealizowana, to po prostu z góry wiesz, ile możesz maksymalnie stracić, zamykasz laptopa, odchodzisz i niczym się po prostu i nie martwisz. Co ważne tutaj też to są pozycje na bardzo niskim interwale, na interwale jednominutowym. I pamiętajcie też o tym, że niski interwał wcale nie oznacza możliwych małych zysków. To sobie zerknijmy, tutaj przykładowo macie tutaj z interwału, z interwału, okej, okay, z interwału. Minutowego, tak tą pozycję, spójrzcie, że mieliśmy 12.58, otwarcie pozycji, której było w tym miejscu, zwróćmy uwagę, tutaj czy się teraz nie pomyliłem. O mamy 12.58, widzicie tutaj, na dole jest coś czasu. Jak to już jest platforma handlowa, wybaczcie, bo nie powiedziałem tego na początku. 12.58 była tutaj otwarta pozycja na wzrosty. Widzicie tu mamy zlecenie, numer tego zlecenia, dalej mamy czas. To było z 4 czerwca, czyli no nie dzisiaj, tylko wczoraj, bo nagrywam to w nocy. 12.58 była otwarta pozycja w tym miejscu na wzrosty. I tutaj widzicie coś takiego jak loty. Loty jest to wartość pozycji. Jest to rynek DAX, czyli rynek German 30 czy DE 30 euro. Ma różne symbole. Jest to niemiecki indeks. I w tym miejscu otworzyłem pozycję buy, czyli pozycję na wzrosty. Tak, bo można handlować i na spadki, i na wzrosty, wystarczy, kliknąć, wystarczy tutaj kliknąć Sell, w którym handlujecie na spadki, tutaj była akurat pozycja na wzrosty, na German 30, wartość tej pozycji była 5.0, czyli otwierając tą pozycję, ja otworzyłem wartość ceny aktualnego indeksu DAXa razy 5, czyli można powiedzieć, że otworzyłem pozycję o wartości 5 indeksów w takim ogromnym uproszczeniu. Czyli jeżeli załóżmy od tego miejsca cena wzrośnie, na przykład tutaj o, jak widzicie, do tego miejsca, tutaj tą pozycję zamknąłem, czyli od tego miejsca od 12,395 cena wzrosła do 12,423. 12,395, tutaj mamy 5,23. Tak, czyli mamy plus 28 dolarów. Od tego miejsca do. Tego. Ten ruch na plus 28 dolarów w cenie indeksu trwał, trwał 58, trwał około 30 minut, tak? Ten wzrost o 28 dolarów w cenie indeksu. Otworzyłem tutaj pozycji o wartości 5 indeksów, czyli ten yy, to 23 dolary, mnożę razy 5, tak? Ponieważ otworzyłem wartość 5 indeksów i wtedy wychodzi mi wartość w dolarach. Mnożę to razy 4 i mam wartość tutaj w złotówkach, czyli plus 612 zł. Z tej pozycji, która tutaj trwała 30 minut, ale co jest najważniejsze, do tej pozycji nie była to pozycja na zasadzie wejdzie albo nie wejdzie, tylko była to pozycja, która zakładała ruch wzrostowy. A tutaj również było ustawione coś takiego jak stop loss, czyli ustaliłem, że na tej pozycji, jeżeli byłaby ona niezrealizowana, czyli cena zamiast rosnąć, by zaczęła spadać to maksymalnie straciłbym około, tutaj widzicie, że 200 złotych, tak? Oczywiście nikt Wam nie każe otwierać pozycję załóżmy, o wartości 5.0, możecie, załóżmy, otworzyć pozycję o wartości 0.5 i ta strata, której nie byłaby o wartości, na przykład, możliwych 200 złotych, tylko byłaby, załóżmy, o możliwej stracie 20 zł, tak? I może taki stop loss, na przykład, o wartości maksymalnej straty 20 złotych, bo były dla Twojego kapitału, którym byś, załóżmy, chciał na początku się nauczyć działać, bardziej odpowiedni, tak? To, jest, to są tylko przykłady z moich pozycji, tak? To je nikt Wam nie każe otwierać takiej pozycji, to są tylko po prostu przykłady, więc podejdźcie proszę do tego tak po prostu po prostu z pewnym dystansem, że tak, jak teraz pokazuję, to nie, moż, nie, nie handlujemy tylko w ten sposób. Można otwierać pozycje dużo mniejsze, dużo większe. To jest, zwróćcie uwagę, ruch na 28 dolarów, Trwał on pół godziny na ten wzrost, bo jest jednominutowy. Była to wartość tworzona, war tutaj pozycja tworzona o wartości 5 indeksów, tak? Czyli 20, 28 dolarów razy 5 i razy 4, żeby przenosić to na złotówki plus 612 złotych, a maksymalna możliwa strata, była to około 200 zł, tak. Przy wysokiej skuteczności mogę sobie na to pozwolić, zresztą też jest ważne to, jakim kapitałem handlujecie. I do, do tego też dobieracie sobie po prostu wartość pozycji. I co ważne, też a propos samej dźwigni. Na rynkach bardzo często dostępna jest dźwignia, i ona sama w sobie nie jest niczym złym, o ile oczywiście umiejętnie ją wykorzystujemy. Czyli tutaj zwróćcie uwagę, przykładowo na tym rynku, żeby otworzyć tą pozycję, która tutaj wzrosła o 23, 28 dolarów, tak? to ja nie potrzebowałem 5 razy 12 dolarów 385, bo akurat wtedy była taka cena indeksu dax tylko ja potrzebowałem znacznie mniej środków, ponieważ dźwignia, dzięki niej potrzebujecie znacznie mniej środków. Zwróćcie uwagę, cena indeksu jednego w tym miejscu wynosiła 12 396 dolarów. Otwórzmy sobie kalkulator, żeby otworzyć tą pozycję o wartości 5 indeksów, bez dźwigni potrzebowałbym 5 razy, uprośćmy sobie 12 tysięcy dolarów, czyli 5 razy cena yy, Daxa. Wychodzi nam, że potrzebowałbym 60 tysięcy dolarów chwila chwila. Po to jest dźwignia, aby uprościć nam działanie na rynkach i żebyśmy nie potrzebowali tak dużego kapitału na otwarcie tej pozycji, tak? Na rynku DAX mam dostępną dźwignię 1 do 400. Czyli dzielę sobie tą kwotę przez 400 i wychodzi mi na to, że na otwarcie tej pozycji potrzebowałem 150 dolarów. Dlaczego tak mało? Ponieważ jest to rynek, na którym jest dostępna dźwignia. Dostępną mam około 400 1 do 400, czyli potrzebuję 400 razy mniej kapitału, aby móc otworzyć tą pozycję. Tak, przykładowo, jeżeli byłaby to cena Bitcoina, i na przykład Bitcoin byłby załóżmy za 5000 dolarów, tak, i na przykład moja dźwignia byłaby, do, byłaby załóżmy 1 do 10, to dzielę sobie tą cenę Bitcoina przez 10 i widzę, że potrzebuję 500 dolarów, aby otworzyć tą pozycję aby otworzyć tą pozycję o wartości jednego Bitcoina, tak, bo on dźwignie 1 do 10, czyli 10 razy mniej kapitału potrzebuje. I okej, okay, otwieranie pozycji na dźwigni bez ustawienia stop lossa, doszło na bardzo wysokiej dźwigni bez ustawienia stop lossa, jest czymś bardzo ryzykownym, dlatego że wtedy też szybciej tracimy. Ale uwaga, po to mamy pozycję stop loss, żeby tą możliwą stratę ograniczyć. I zwróćcie uwagę, w tym miejscu otworzona pozycja o wartości 5 indeksów rynku DAX, tak, Stop loss był ustawiony w tym miejscu, czyli nie mogłem na tej pozycji stracić więcej niż sam ustaliłem w tym miejscu, czyli niż 200 zł, tak? Cena wzrosła, zamknąłem tą pozycję w zysku 612 złotych, tak? A, a tamta kwota w wysokości 150 dolarów, tak? Była to kwota potrzebna na otwarcie tej pozycji. Dlaczego tyle? Ponieważ otworzyłem pozycję o wartości 5 indeksów. Rynku DAXa, tak, dźwignia jest 400, czyli to tę pięciokrotność wartość, pięciokrotną wartość indeksu DAXa yy, dzielę sobie przez 400 i wiem, ile kapitału potrzebowałem, i ten kapitał po prostu, ten, który jest potrzebny, czyli tutaj w tym przypadku wychodziło na to, że tutaj było potrzeba 150 dolarów, 150 dolarów. To ten kapitał jest zamrażany na poczet otwarcia tej pozycji, a później jest on po prostu nam w tym momencie, gdy zamykamy pozycję, odmrażany na naszym rachunku plus możliwy zysk, czy też, czy też strata, bo też pozycje stratne są. Często o tym mówimy, tak, że te pozycje stratne są i one będą, ale co jest złego w jakiejkolwiek stracie? Nie mówię tylko załóżmy o rynkach, ale mówię załóżmy też o takim zwykłym życiu, jeżeli załóżmy tej straty się w pewnym sensie spodziewałeś, bądź byłeś, byłaś na nią przygotowana. Jak myślisz, coś było złego w tej stracie, skoro byłeś, byłaś na nią przygotowany? No właśnie nie, ponieważ Ty sam ustaliłeś, że hej, na tej załóżmy relacji, na tym biznesie, na tej pozycji załóżmy na rynku, nie mogę stracić więcej niż na przykład 50 zł, czy tam godziny, czy 10 godzin, czy roku czy 500 złotych, czy miliona złotych, czy dwóch milionów złotych, tak? To od Ciebie zależy, jakie ryzyko podejmujesz na każdą pozycję, mimo tego, że to jest ta dźwignia. Tak widzisz, ryzyko nie zależy od dźwigni. Ryzyko zależy od kilku składowych. Pierwszą z nich jest wartość Twojej pozycji. Drugą z nich jest odległość pozycji stop loss. Tak? To jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli tutaj chodzi o stop lossy i o samą dźwignię. Mam nadzieję, że tutaj to jest dla Was zrozumiałe, jak to wszystko funkcjonuje. Tutaj też zwróćcie uwagę, że mieliśmy tutaj pozycję na Bitcoinie. Troszeczkę się odkopałem teraz, dotarłem tutaj do pozycji przykładowej z maja. <laughs> mieliśmy tutaj przy, przykładową pozycję na spadki, pozycja sell, czyli tutaj w tym miejscu, które możecie zauważyć, otworzyłem pozycję na spadki. tak o wartości 0,3 Bitcoina, czyli jeżeli cena spada, to ja na tym zarabiam, przejrzyjmy tutaj jeszcze te kolejne pozycje. Jedna pozycja, druga, w sumie były trzy pozycje otworzone na dobrą sprawę w tym samym momencie. Stop Lossy były tutaj ustawione, czyli nie mogłem więcej stracić niż tutaj ta wartość, była to, warto... to 0,3 Bitcoina, pozycja o wartości 0,3 Bitcoina, tak? Czyli tutaj od tego miejsca 9,700 do 9,100 mieliśmy ruch spadkowy o około 600 dolarów, tak. Miałem otworzone trzy pozycje o wartości 0,3 bitcoina, tak. Czyli tutaj zwróćcie uwagę, że na jednej pozycji był tutaj zysk 157 dolarów. To akurat było w dolarach tutaj. Było plus 157 dolarów, plus 156 i plus 156, to były trzy pozycje otwarte. To Zwróćcie uwagę, że ten ruch spadkowy odtąd dotąd był na wartość dla mojego rachunku plus 156 dolarów. Na tym ruchu spadkowym, tak? bo cena spadła odtąd dotąd, a z góry ustawiłem, że nie mogę na nim stracić więcej niż przykładowo, tutaj będzie około ten 100 plus 150, tak, 70. Około tutaj 25-30 dolarów, tak? czyli przy ryzyku na pozycję 30 dolarów, które było plus 156, plus 157 i plus 156 dolarów. Tak? Co ważne, na jedną pozycję o wartości 0,3 bitcoina, ile potrzebowałem środków? Już Wam mówię. Tutaj jest dostępna też dźwignia, tutaj przy 9700 była cena. Otwórzmy sobie teraz w tym momencie kalkulator i sprawdźmy, tutaj mieliśmy cenę jaką? 9,690, tak 9,690, tak. Dźwignia dostępna akurat w tym miejscu, gdzie teraz handluję jest to dźwignia 1 do 5, czyli dzielę tą cenę przez 5, tak. Wychodzi mi tutaj, że potrzebowałem, potrzebowałbym, aby otworzyć pozycję o wartości jednego bitcoina, 1938 dolarów, ale tutaj te pozycje były podzielone na mniejsze, po 0,3, czyli dzielę tutaj jeszcze to na 3 i na jedną tą pozycję potrzebowałem 646 dolarów, tak, żeby to ją otworzyć i zarobić tutaj na tym spadku z jednej pozycji 156 dolarów. Tak, tutaj z tych, z tych trzech pozycji, no to na nie, aby otworzyć je wszystkie naraz, potrzebowałbym 3 razy więcej, czyli plus. Czyli 1938 dolarów. Byłaby to pozycja, której łączna o wartości 0,9 Bitcoina, tak? A potrzebowałbym tutaj tylko jedynie 1938 dolarów, żeby otworzyć tę pozycję, ponieważ jest to dźwignia 1 do 5. Są też załóżmy dźwignie 1 do 100. Jak to działa? Czyli działa? To w ten sposób, że przykładowo cena Bitcoina wynosi przykładowo 9000, a ty, żeby otworzyć pozycję o wartości 1 Bitcoina, potrzebujesz. No 100 razy mniej, czyli 90 dolarów, ale pamiętaj o tej pozycji stop loss, tak? Że jeżeli załóżmy ją ustawić na przykład na 150 dolarów, a na przykład na rachunku masz tylko 90 dolarów, no to możesz stracić całe swoje to 90 dolarów, tak? To jest zwróć uwagę, ta pozycja, pozycja tutaj była otwarta razy 3 i strata maksymalna tutaj była ustalona w około, około 30 dolarów, czyli z tych trzech pozycji maksymalnie łącznie mogę tutaj stracić około 100 dolarów, a zysk, jak tutaj widzisz, był plus 450 dolarów netto, tak, bo możliwej, tamtej możliwej straty około 100 dolarów już nie liczę, ponieważ jest to tylko zamrażane na poczet otworzenia tej pozycji, bo tutaj na myśli też, przepraszam, wartość kapitału potrzebnego tutaj na poczet otworzenia tej pozycji, czyli tam 1980 dolarów jest to zamrażane, jak otwierasz pozycję, zamraża Ci odpowiednią wartość kapitału. Dopóki jej nie zamkniesz, to nie możesz tym kapitałem operować, tym, który był tutaj potrzebny. Zamykasz pozycję, otrzymujesz swój zysk, na plusie czy też na minusie i odmrażają Ci wartość kapitału. Pamiętajcie o tym, żeby był ten stop loss, bo on po prostu uchroni przed jakąś większą stratą. Tutaj były pozycje spadkowe, wzrostowe. Mam nadzieję, że takie omówienie tych pozycji będzie dla Was wartościowe. Tutaj też zobaczyliście, jak działa sama dźwignia, że na tych krótkich bardzo ruchach, to akurat było na Bitcoinie, ten ruch troszeczkę trwał tak od, od 12, od 20 do 22, tutaj ten ruch trwał 2 dni, ten ruch spadkowy. Tutaj był ze 450 dolarów. Ale widzieliście też wcześniej, załóżmy na dax ruch, który, który trwał około pół godziny. Tam był zysk około 600 zł na samym dax Więc mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie pomoże Wam jeszcze bardziej zrozumieć to, co dzieje się na rynku, że można handlować i na wzrosty, i na spadki. I to, że od Was zależy na samym początku, ile możecie maksymalnie stracić. Co jest bardzo ważne, ponieważ to zapewnia komfort i też pewnego rodzaju e, poczucie, że to wszystko zależy od Was. Oczywiście to, co tutaj pokazuję, jest bardzo. Ogólne, bo chcę was w ten świat wprowadzić i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Można powiedzieć, że tak hobbystycznie, tak to po prostu nagrywam, żeby też uświadamiać innych, jak to na rynku wygląda. Także to nie jest tak, że macie chybił, chybił trafił i tyle, nie wiadomo co się dzieje dalej. Jeżeli też załóżmy zobaczyć moje efekty, analiz, bardzo ogólnych i też tych zaawansowanych, zapraszam na mój kanał na YouTube, tam możecie sprawdzić podsumowania, załóżmy, całego miesiąca. Kwiecień, czy tutaj jak widzicie, też staraj się wam pokazywać pozycje, czy to zyskowne, czy też stratne, bo te stratne też będą, ale to nie jest nic złego, jeżeli ty od początku ustalisz tą maksymalną możliwą stratę, to wiesz, że możesz maksymalnie stracić i tyle. A często w biznesach, czy w jakichkolwiek relacjach z innymi, no nie zawsze możemy to ryzyko tak ograniczyć w prosty sposób jak na rynku. Napiszcie proszę, co uważacie o tym nagraniu. Trochę się chyba przedłużyło, bo już będzie około chyba pół godziny. Mam nadzieję, że było dla Was wartościowe. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy macie jakieś pytania do tego nagrania, dobrze? Proszę Was o pytania do tego nagrania. I słyszymy się tak. Dzisiaj już będzie mieć piątek, czyli dziś będzie piątek tradera, a słyszymy się we wtorek, w środę i w czwartek, bo we wtorki, środy i czwartki będę po prostu dodawał ten kurs po prostu będę go kompletował, żeby każdy mógł zostać wprowadzony w ten świat ze strony logicznej, bezpiecznej, bez wróżenia z sfusów, bez siania, bezsensownych informacji, typu wiecie, że same rynki w sobie są okropne i tak dalej, z tak, totalną bzdurą, tak samo jak załóżmy, że same rynki w sobie, że na liście się tylko traci, tak. No jeżeli ktoś nie ma podstawowej elementarnej wiedzy, której wiem, że w sieci też prawie że nie ma, to faktycznie może tracić. Ale chcę to po prostu zmienić, żebyście byli świadomymi uczestnikami rynku, a nie byli planktonem, bo sam nim kiedyś byłem. Chcę pokazać tą drogę, żebyście zobaczyli, jak to jest od samego początku, od A do Z. Przejść na tą stronę po prostu poprawnego, logicznego myślenia o rynkach, a może kiedyś nawet zostaniecie traderami i będziecie handlować. Tego wam życzę, jeżeli po prostu chcecie troszeczkę sobie zmienić nawet podejście do życia, bo jednak trochę jest to pomocne, bo jesteście, można powiedzieć, że w sumie bardzo. W sumie jesteście wolni, tak, bo handlujecie sobie przez internet, w sensie przez komputer, przez internet a i w sumie tyle. To jest wszystko, czego potrzebujecie. Ale nie o tym dzisiaj. Nie o tym dzisiaj, więc, kochani, serdecznie, serdecznie Wam dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, dziękuję Wam też za te komentarze. Jak coś, to dostęp do poprzednich nagrań macie link w opisie, żeby odebrać. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Życzę Wam udanego weekendu, bo zaraz weekend i słyszymy się w przyszłym tygodniu, we wtorek, środę, czwartek, wtedy będzie aktualizowany kurs właśnie w tej formie jak teraz, a w poniedziałki i piątki będą analizy rynkowe, a w soboty podzielę się z Wami z moimi przemyśleniami. Więc co? Życzę Wam udanego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że byłeś, że byłaś. Miłego dnia. Cześć.